Tak, to święta prawda. Jestem zazwyczaj niechętnie nastawiony do kapłanów wszelkich religii, więc proszę, jeśli równoważysz wiarę z kapłaństwem, wyłącz to. Nie chcę cię w żaden sposób ani urazić, ani obrazić. Jednak jesteś? No dobra. Ale żeby później nie było, że nie uprzedzałem. Na początek pozwól więc prosta kategoryzacja. Uważam, że duchownych możemy podzielić na trzy główne grupy. Cwaniaków, drani i naiwniaków. Cwaniacy to wszyscy ci, którzy religię traktują jako narzędzie do poprawienia swojego bytu i osiągnięcia znaczącej pozycji społecznej. Jest to w świecie religii grupa zdecydowanie dominująca. W Polsce jej przedstawicielami są m.in. Baćko Rydzyk, Flaszka Głódź czy Antytęcza Jędraszewski. Druga grupa – dranie. To z kolei patologia, najczęściej seksualna. Afery pedofilskie w kościołach, gwałty, zboczenia i dewiacje, drwiny z dogmatów i zasad wiary, powszechne łamanie ślubów czystości. No, można tak praktycznie w nieskończoność. Złe, ohydne i wynaturzone. Zazwyczaj również jest to przyczyna cierpień tych wiernych, którzy popaprańcom uważających się za wysłanników Boga na ziemi zaufali. Wreszcie grupa trzecia – naiwniacy. Jest to znikomy procent wszystkich tak zwanych duszpasterzy. Totalni idealiści, ci, którzy rzeczywiście poczuli tak zwane powołanie i pragną żyć w zgodzie z dogmatami. Chcą stać w prawdzie, czynić dobro i pomagać potrzebującym, a wszystko to w pozycji służebnej w stosunku do zwykłego, szarego człowieka. Zaraz, jak ja to powiedziałem? Znikomy procent, przepraszam, promil. Miałem na myśli promil. Osobiście do drużyny naiwniaków zaliczam na przykład księdza Bonieckiego, ojca Górzyńskiego czy bohatera opublikowanego niedawno listu otwartego do Jarosława Kaczyńskiego, dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego. Ten ostatni nie może uwierzyć w to, że prezes Kaczyński tak dziś jest daleki od wypowiedzianych kiedyś słów, że cytuję: w naszej Polsce będzie szanowany każdy człowiek, także o odmiennych poglądach. I zapewnień, że tu drugi cytat: w Polsce, jaką budujemy, będziemy wyczuleni na prawdę i sprawiedliwość. No cóż, łatwo powiedzieć, trudno wykonać. W swoim liście ojciec Wiśniewski zauważa również, że w wymarzonej, wolnej Polsce publiczna telewizja kierowana przez pana Jacka Kurskiego oskarża politycznych konkurentów o największe zbrodnie, o świadome niszczenie Polski, polskiej rodziny i polskiej kultury i realizowanie interesów nie naszej ojczyzny, ale obcych mocarstw. Na zakończenie swego listu dominikanin naiwniak ośmiela się napisać: panie prezesie, skoro zdecydowałem się na ten list, to nie mogę pominąć jeszcze jednego wątku. Pan osobiście dolewa oliwy do ognia. Ojojoj, panie ksiądz, Jaro nie lubi takich tekstów, a Jaro ma Mariuszów, ma Zbyszka, a oni mogą publicznie jakąś współpracę ojca z SB zasugerować. To nic, że ojciec jest zasłużonym opozycjonistą. Te chore na władzę dranie zdolne są do wszystkiego. Nie będzie ich obchodziło, że wypowiedzi naczelnika sprawiają ojcu, cytuję, często ból, niemal fizyczny, i to, że jak dotąd pomimo wszystko nie stracił ojciec wiary w to, że prezes Kaczyński naprawdę pragnie dobra dla Polski i Polaków. No i co, nie naiwniak? Wierzyć w to, że Jarosław i spółka się zmienią, to tak jak wierzyć w to, że pies może przestać szczekać, a koń parskać. Natury ojcze Wiśniewski się nie oszuka. Gdy ktoś jest draniem, to ma to zaszyte w genach. Można się oczywiście, zaciskając zęby, maskować przez jakiś czas, ale zwycięstwo wyborcze i wynikające zeń złudne poczucie bezkarności powoduje, że wszelkie hamulce puszczają. Władza deprawuje i niszczy przyzwoitość. A my mamy okazję obserwować narodziny potwora.